Kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z niesamowitym challenge'em. Nie wiem, czy ktoś taki w sumie robił na polskim YouTubie, ale ja postanowiłam zrobić. W sumie na pewno ktoś robił, no bo to przyszło ze Stanów i to jest po prostu bardzo popularne. Słuchajcie, challenge polega na tym, będę wyczuwała telefonu, polega na tym, że inni YouTuberzy będą mi mówić, co ja mam mieć przez ten cały dzisiejszy dzień. Także myślę, że będzie znakomita zabawa. I słuchajcie, jest poranek, czas na breakfast i na breakfast tutaj poprosiłam Karolinę ze Stylizację TV, aby mi powiedziała, co mam zjeść. Także poczekajcie, znajdę sobie tylko ten film. Cześć Sara, chciałabym cię bardzo pozdrowić i wszystkich twoich widzów. No i chciałabym przede wszystkim wybrać dla ciebie śniadanko. Chciałabym, żebyś na śniadanie wybrała się do Kosty. Wiem, że Kostę macie u siebie, to chyba jest brytyjska firma. I na śniadanie proponuję dla ciebie wrapa z mozzarellą i z pomidorem, bo takie śniadanie ja bym wybrała. Dodatkowo weź sobie kawkę, weź sobie kawę, cappuccino na mleku jakimś roślinnym na przykład, najlepiej kokosowym, i poproś o nutkę, pompkę kokosa do tego, do tej właśnie kawki. Tak, okay. To będzie twoje śniadanie. Nie próbowałam. Jeżeli masz ochotę na coś słodkiego, to weź sobie jeszcze jakieś zbożowe ciasteczko. Aha. Także to jest moja rekomendacja. Pozdrawiam cię serdecznie z polskiej plaży, jest przepięknie. O. No i pozdrawiam wszystkich widzów Sary i zostawcie jej kciuka do góry, bo dziewczyna naprawdę się stara. Jestem pod ogromnym wrażeniem twojej ciężkiej pracy i fajnych pomysłów na filmy. Także tyle. Cieszę się, że chyba byłam pierwsza, co? Bo to śniadanie. Pierwsza. No ja tak uwielbiam tą Karolinę. Dobra, słuchajcie kochani, w takim wypadku wrap z mozzarellą i pomidorami, do tego kawa, cappuccino z kokosową pompką, więc pewnie wezmę też kokosowe mleko. I jeśli mam ochotę na coś słodkiego, średnio mam ochotę na coś słodkiego, więc daruję sobie to zbożowe ciastko. Ale wezmę to, co mi powiedziałaś. Dziękuję bardzo, Karolina, za ten pomysł. Ja Kostę mam dosłownie koło swojego domu w Tesco, więc idę i kupuję śniadanko. Yes! Okej, wróciłam. A więc mam mozzarella, tomato, wrap, Costa Coffee, jak również kawę na mleku kokosowym. I teraz tak, nie mają kokosowych syropów w Koście, więc nie wzięłam, bo mają wszystkie inne oprócz kokosowych, więc Karola, może ci się pomyliło i w Starbucksie są kokosowe pompki, bo chyba, że w Polsce są. Właśnie, to może być też to, że w Polsce jest. Czy ja kiedyś jadłam tego wrapa? Chyba nie, powiem szczerze. Także jem. Bardzo dobry, z pesto zielonym, ja lubię pesto, a kawa kokosowa to jest po prostu strzał w dziesiątkę, bo ja uwielbiam kokosowe kawy. Na ciasko, tak jak mówiłam, nie miałam w sumie ochoty. Bo wiem, że na przekąskę będę miała coś słodkiego. Na pewno. Drugi kawałek. No powiem szczerze, że porządne śniadanie. Taki wrap, cała kawa. Idealnie, coś takiego też bym wybrała. Ja wam powiem szczerze, że jeśli chodzi osobiście o mnie i o moje śniadania, jak ja wychodzę gdzieś zjeść śniadania, to przeważnie chodzę na te takie typowe carvery brytyjskie, ten taki typowy English breakfast z fasolką, z grzybkami, tostowany chlebek, oczywiście bez kiełbasy i bez bekonu, ale właśnie z gdzieś tam jajkiem też. I lubię ten angielski posiłek, dlatego że naprawdę na długie, długie godziny mnie to trzyma.
tam jest bardzo dużo tłuszczu, który po prostu powoduje efekt sytości na naprawdę długi czas. Voilà! No i po śniadanku została mi jeszcze kawka, która mi się przyda, bo zaraz zaczynam pracę. Mam dzisiaj tylko jedną klientkę, dlatego postanowiłam zrobić ten challenge, bo mam na to czas. Także będę miała klientkę około 2 godziny. I po tych 2 godzinach pomaluję się, no i słuchajcie, będę realizowała challenge dalej. Następny będzie, w sumie to zależy, czy będę bardzo głodna, czy będę tak średnio głodna. Bo albo będzie lunch, albo będzie przekąska. I tu zobaczymy, bo może zrobię tak, że najpierw zjem przekąskę, a ten lunch zjem na kolację. No zobaczymy po prostu, jak się będę czuła po tych 3, powiedzmy, godzinach. Nie powinnam być bardzo głodna, ale kto wie, jestem w sumie niedługo przed okresem, więc w takie dni mogę pochłaniać więcej niż normalnie. A więc widzimy się za jakieś 3 godziny. Okej, kochani, wracam do Was, jest godzina 3. Jadłam 4 godziny temu. Powiem Wam, że nie jestem jakoś bardzo głodna. Śniadanie naprawdę było syte. Teraz mam ochotę na przekąskę. Także będę jechała na miasto. Jeśli chodzi o moją przekąskę, to poprosiłam Darka, DG, aby po prostu mi powiedział, co mam zjeść. Więc słuchamy. Cześć Sara, pozdrawiam Cię z nadpolskiego morza. Z racji tego, że muszę dla Ciebie wybrać przekąskę, to musisz się udać do Starbucksa i zamówić napój miesiąca, nieważne co to jest. Musisz to wypić i do tego jakiegoś wypasionego muffina. Najbardziej kolorowego jaki jest. Okej. Okay. Pozdrawiam. O, mam nadzieję, że jakieś unikorny będą z tych muffinków. Okej, okay, drink miesiąca. Powiem szczerze, że nigdy nie piłam. Mam nadzieję, że coś takiego tutaj jest. Ale musi być, skoro jest to na całym świecie, to musi być też w UK. Także uderzam do Starbucksa, muszę jechać na miasto, bo w centrum jest Starbucks. Także lecimy. Can I have raspberry cheesecake muffin? And what's your drink of the month? Do we have a drink of the month? Sorry? Do we have a drink of the month? Would that be the new name? We have a promotional drink, so is it cream and strawberry donut? So at the minute the most popular one is the... Cookies and cream. Cookies and cream. Okay, I'm gonna take that one. Yeah. What size, darling? Can I have small? Nie miałam przeczucia, że nie ma czegoś takiego jak napój miesiąca. Jest to jakaś tutaj nowość po prostu. To się nazywa cookie and cream. Czyli tutaj są ciasteczka i po prostu krem na wierzchu. Na pewno jest mega słodkie. A co do muffinek, to nie było zbyt dużego wyboru. Była tylko blueberry albo właśnie ta raspberry cheesecake. Także jem i próbuję. Spróbujmy. Dobra, smakuje jak lody Oreo. Cynka. Dobra. Jestem w Starbucksowym kiblu. Powiem Wam, że nie mogłam dokończyć tego drinka, bo strasznie słodko mi się zrobiło i drink był mega słodki i muffinka była mega słodka, ale było dobre. Taki deser jak najbardziej na tak, także dzięki Darek. Tak trochę pojadłam, teraz ten cukier na pewno podniesie mi energię, także idę się przejść po mieście, no i widzimy się już na obiedzie.
kochani, jest godzina 6:30. Mój mąż właśnie wrócił z pracy. No i czas na obiad, czas na obiad. Ja, jeśli chodzi o obiad, to tutaj poprosiłam Oleskę, aby powiedziała mi, co mam jeść, także sprawdźmy. Cześć Sara, po pierwsze mega dziękuję za zaproszenie do tego filmu. I jako, że mam powiedzieć ci, co masz zjeść na obiad i wiem, że ma być to opcja wege, tak, no to ja nie mogłabym wymyślić nic innego, tylko coś, za czym bardzo tęsknię, ponieważ w Warszawie jest jedna taka bardzo, znaczy no nie jedna, ale tą akurat lubię, knajpa, czyli Krowa Żywa, w której dają wspaniałe wegetariańskie burgery, więc znajdź jakiegoś wegeburgera i smacznego obiadku życzę. Dzięki. Olga powiedziała, abym miała wegetariańskiego bądź wegańskiego burgera. Także no, w UK jest dużo takich opcji. Gdzie bym nie poszła, to burger to jest numer jeden. Tak jak fish and chips, bym powiedziała. Także tak, a co do tego w Warszawie burgera, no to będę musiała sprawdzić, no bo jestem bardzo ciekawa, skoro poleca to miejsce i mówi, że jest świetne, no to ekstra. No dobra, no to ja się zbieram razem z moim mężem i tak naprawdę będziemy jeść jakiegoś burgera i pewnie pojedziemy do takiego typowo burger shopu, gdzie tylko i wyłącznie podają burgery z frytkami, także fajnie, fast food, ale taki porządny. Tak. Hejo, jest wieczór i na kolację będę jadła to, co tak naprawdę poprosiłam Ewę na lunch. I ja wam powiedziała lunch, ale ja to przeniosłam na kolację, bo lunchu przeważnie nie jem, tylko właśnie jem kolację. Sara, nie wiem, co to jest na śniadanie, ale na lunch chciałabym, żebyś zjadła angielski klasyk, bardzo popularny tutaj w Wielkiej Brytanii, czyli jacket potato with cheese and beans, koniecznie z masłem. Mam nadzieję, że nie jadłaś na śniadanie English breakfast, bo żółtej fasoli to możesz mieć później problemy, ale chciałabym, żebyś się na lunch zjadła właśnie ziemniaka z fasolą i z serem, z masłem. No, smacznego. Okej, przyznam się wam, że nigdy nie jadłam jacket potato. Nigdy. Na chwilę obecną nie mam gdzie już tego kupić, więc pozostaje mi iść do Tesco, kupić mrożonego jacket potato, kupić fasolkę, kupić ser, masło, no i po prostu zrobić to samemu. Wróciłam, mam wszystkie składniki. Zacznę od sera, laktoza free, Heinz, to są fasolki bez dodatku cukru, następnie jacket potato, tak to wygląda, nie wiem, jak to się w ogóle robi, teraz będę czytać, i ulubione masło, chociaż ja nie jem masła takiego, wiecie, mlecznego, no to tutaj miałam wyzwanie i musiałam kupić, więc jak już muszę kupić mleczne masło, no to lurpak, to lekko solone. Ziemniak zrobiony. Najpierw dałam masło, później trochę fasolki, na sam wierzch ten ser. Także próbuję. Nigdy tego nie jadłam. Mam nadzieję, że mi posmakuje. Nie wiem nawet, jak się do tego zabrać. Chyba nóż bym potrzebowała. Wezmę trochę tego, trochę tego.
sól. Sól! Całkiem dobra, chociaż wydaje mi się, że za mało dałam tego masła i tych tego całego farszu, bo ten ziemniak jest dość suchy, a może też dlatego, że on był zamrożony. No jest to okej, ale nie porywa. Ale spoko. Challenge moim zdaniem zakończony sukcesem. Zjadłam wszystko. To, co mi było powiedziane. I wszystko tak naprawdę mi smakowało. Także zajadam się, kochani, przy moim serialu. I żegnam się z wami. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej challenge'y podobnych na moim kanale, to po prostu napiszcie mi co. I najlepszy challenge albo najlepszy filmik po prostu nagram. A teraz z wami się żegnam. Dzięki bardzo i widzimy się niebawem. Muah.